Szanowni Państwo, jesteśmy na finale nadzwyczajnego zjazdu klubów Gazety Polskiej, już 8. Mogę powiedzieć, że w mojej pracy w klubach jest to już 20. zjazd klubów, także przez te 11 lat wydarzyło się bardzo wiele, ale to był szczególny zjazd, dlatego że skupiony był wokół bezpieczeństwa i wokół tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, czyli wokół wojny na Ukrainie, wokół tego, jaką pomoc udzielają Polacy i dlaczego dla Polski zwycięstwo Ukrainy jest tak bardzo ważne. Dlaczego mamy pomagać Ukraińcom, dlaczego te sprawy dotykają tak bardzo naszej przyszłości, przyszłości naszych dzieci. Dużo tematów związanych z bezpieczeństwem, ale i z sytuacją wojenną, jak i tym bezpieczeństwem szeroko pojętym. Czyli od bezpieczeństwa militarnego, od tego, w jaki sposób nasze wojska muszą zostać doposażone, ilu powinniśmy mieć żołnierzy, przez bezpieczeństwo naszych rodzin, czyli tutaj pani minister Maląg, pan wojewoda Tobiasz Boheński, czy pani prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska. Te tematy determinowały, ten temat bezpieczeństwa determinował zjazd nadzwyczajny, zjazd klubów Gazety Polskiej. Dużo rozmów na temat mediów i roli mediów, szczególnie w przekazie tematów związanych z wojną, ale wszystkich tematów, bo wiemy, że te informacje dostarczane nam przez różne media mają różną wagę i różną moc i mają w jakiś sposób oddziaływać niekoniecznie zgodnie z tym, jaki jest rzeczywisty obraz sytuacji w naszym kraju, jak i poza jego granicami. Nadzwyczajny zjazd klubów Gazety Polskiej w nadzwyczajnych warunkach. Toczy się wojna. Wojna się rozlewa już poza obszar Ukrainy, czego dowodem jest atak na Nord Stream. Jakie mogą być zadania ruchu społecznego? Wśród naszych klubowiczów pojawiają się organizacje, formacje patriotyczne w mundurach. Takie, które przygotowują Polskę do obrony. Bardzo wiele naszych klubowiczów pomaga Ukrainie, ale też analiza tego, jakie są zagrożenia, jak się bronić. Mieliśmy tutaj specjalistów od wojskowości, mieliśmy tutaj specjalistów od polityki międzynarodowej. Są ludzie, którzy rozumieją nasze relacje w Unii Europejskiej. Bardzo, bardzo wiele merytorycznych paneli, takich przykuwających uwagę, których coś zostaje. No ale przede wszystkim to, co cieszy, wzrost i ilości klubów, i członków klubów, no i to, że pojawiają się dosyć masowo w tej chwili już kluby młodzieżowe. Widać coraz więcej młodych twarzy, aktywnych. Tak. To świadczy o sile środowiska, że ona potrafi się odradzać. Tak. Kluby w tej formule istnieją już prawie 20 lat. I to, że przychodzą młodzi ludzie, powoduje, że będzie ciągłość, że będą nowe pomysły. I to widać. Nasz 8. tym razem, unikalnie 8. nadzwyczajny zjazd klubów Gazety Polskiej w Spale. To jest takie nasze, chciałoby się powiedzieć doroczne, ale takie dwa razy doroczne święto, kiedy się spotykamy i jesteśmy ze sobą. Przyjeżdżają do nas ludzie, dla nas ważni, tacy, którzy mają coś do powiedzenia, których my chcemy posłuchać. Przyjeżdżają klubowicze, z którymi rozmawiamy i z którymi jesteśmy. I wygląda na to, że i dla nich, dla klubowiczów, i dla nas z redakcji, ludzi związanych z redakcją, to są bardzo ważne dni. To są takie dni, po których trzeba odpocząć, ale to są takie dni, które dają nam siłę, dają nam coś takiego w środku, czego nie można uzyskać nigdzie indziej.